Cześć, dzisiaj mam dla Was 10-minutowy trening brzucha w pięknym miejscu, więc mam nadzieję, że będzie się Wam podobało dwa razy bardziej. Zaczynamy! Pierwsze ćwiczenie to Mountain Climbers, ale troszeczkę urozmaicone, czyli pamiętajcie, stawiamy sobie dłonie pod barkami, centralnie łopatki są ściągnięte, głowa jest przedłużeniem tułowia i zaczynamy od prawej nogi, czyli do przodu, po skosie, do przodu, wracamy i zmieniamy stronę. Kładziemy się na ziemi i robimy urozmaicenie znowu scyzoryków, czyli najpierw na zmianę schodzimy na sam dół i dwie nogi razem wracają już do góry. To jak nisko opuścicie nogi zależy od tego, jak mocny macie brzuch, ale pamiętajcie, żeby nie robić tego kosztem odcinka lędźwiowego, więc jeżeli czujecie, że odcinek lędźwiowy już się podnosi i nie jesteście w stanie utrzymać, to już wracacie do góry. Teraz robimy opuszczanie nóg na zmianę. Tutaj już zapewne możecie zejść dużo niżej, dlatego że przez to, że robimy to na zmianę, no to odcinek lędźwiowy jest w lepszej pozycji, tylko pamiętajcie o tym, żeby nie dotykać ziemi. Schodzimy jak najniżej, ale nie uderzamy nogami w ziemię i później wracamy i na zmianę. Głowa jest cały czas na ziemi, ale jeżeli macie ochotę ją unieść i jeszcze mocniej spiąć górną część brzucha, to jak najbardziej możecie to zrobić. Just a lesson that I've learned, and so it goes. Tables turn. Dead back i tutaj już mamy uniesioną głowę, czyli zaczynamy sobie od rąk w górze, nogi też są w górze, ale zgięte i najpierw prostujemy prawą rękę i lewą nogę i potem lewą rękę i prawą nogę i robimy tak na zmianę. Uginamy nogi i je unosimy i pracujemy tułowiem, czyli chcemy objąć nogi z tyłu, unosimy też głowę, unosimy łopatki, ale w tym samym czasie mamy bardzo mocno napięty brzuch i głowa nie jest przyczepiona do klatki piersiowej, ale starajcie się trzymać głowę neutralnie i bardzo mocno skupiamy się, żeby ruch wychodził z brzucha. Kolejne ćwiczenie to pełne brzuszki z pracą na mięśnie skośne brzucha, co oznacza, że robimy pełny brzuszek i później robimy delikatny skos w prawo, unosimy się znowu i robimy w lewo, czyli na zmianę. Pamiętajcie tutaj, żeby pracować przede wszystkim mięśniami brzucha, czyli unosimy się powoli i dokładnie, a nie szybko, nie robimy żadnych zrywów i bardzo mocno skupiamy się na czuciu mięśniowym. Stajemy sobie w podporze przodem i teraz unosimy kolana i na zmianę opuszczamy
po kolei najpierw lewe, potem prawe kolano, bardzo mocno spięty brzuch, głowa jest przedłużeniem tułowia, dłonie są pod barkami, łopatki są ściągnięte i z całej siły spinacie brzuch. Wracamy na matę, kładziemy się na plecach i najpierw robimy po skosie spięcie i robimy spięcie tak, że unosimy zgiętą nogę i rękę i potem prostujemy nogę i rękę i znowu wykonujemy to ćwiczenie. Najpierw robimy jedną stronę i zaraz będziemy robić drugą, czyli bardzo mocno dopinamy głowę, możecie mieć albo cały czas na ziemi, albo unosić ją, żeby jeszcze mocniej zaangażować brzuch, powoli i dokładnie. Leżymy na plecach, unosimy zgięte nogi, unosimy głowę, ręce razem pracują, natomiast nogi na zmianę, czyli kiedy opuszczamy ręce w dół, opuszcza się też jedna noga, czyli najpierw prawa, potem lewa, bardzo mocno powinien być tutaj spięty brzuch i oczywiście skupcie się też na tym, żeby odcinek lędźwiowy był przyczepiony do podłoża. I teraz robimy taką całą sekwencję z pięć, czyli najpierw robimy klasycznie, możemy sobie założyć ręce za głowę, tylko otwieramy łokcie, one nie powinny być zamknięte, tylko cała klatka jest otwarta, głowa jest w pozycji neutralnej, czyli nie patrzymy się ani na sufit centralnie do góry, ani na nogi, tylko w sposób neutralny. Pamiętajcie, żeby robić to powoli i dokładnie, jak najmocniej spinać i dopiero opuszczacie. I teraz unosimy nogi zgięte do góry i robimy dokładnie tak samo spięcia. I teraz prostujemy nogi do góry i już do końca robimy spięcia i to będzie koniec. Bye.
Mam nadzieję, że brzuch Was pali. Bardzo dziękuję za wspólny trening i oczywiście do zobaczenia. Pa!